wzdłuż i wszelką władzę dziś wieczór. Ziemię ogarnie nieprzerwany mrok. Na ulicach zapanuje bezprawie, a dzieci na zawsze przestaną się śmiać. Już dziś staniemy oko w oko z największymi demonami. Straszliwego Halloween! Halloween. Wow, różowy króliczek, bosko. Nie królik, pegacyk. Ej, no, ludzie! Halloween! Jestem dynia, co cię pożre, bu! Zmarnowałaś kawał warzywa. Komu cukierka? Obłowimy się dzisiaj jak nigdy. Chcesz cukierka, to idź i sobie kup. Bestia, kto jak kto, ale ty uwielbiasz przebieranki. Codziennie się przebieram, znudziło mi się. Ej, co z wami? Przecież zawsze kochaliście Halloween. Kiedyś to może nawet i kochaliśmy. Teraz wolimy Dzień Prezydentów! A ty nie pamiętasz, co było w zeszłym? Jeszcze możemy zmalować, mając po swej stronie dorosłego. Dorosłe sprawy. Wypożyczalnia samochodów. Prawo jazdy. Pożyczony. Salon tatuażu. Potrzebna zgoda dorosłego. Nie, yeah, wezwij policję. W tym mieście to numer 9, 1 i 1. I to w tej kolejności. Wy nic nie rozumiecie. To Slade. Slade? Tak, Slade. Ja. To się nie legendarna uda, kanapka. Zostaniemy w tym cukierkowym lochu na zawsze. Nie łam się, fasolinko. No jasne, akurat jak oglądam Fiki Miki Pegacyki, jest akcja. A, cześć, Migolinko. Ścigamy się z fasolinką do piernikowej dżungli? Amasz! Wkurzające! Amasz! A, dzień dobry wszystkim. Jak wam się spało? Nie spało się, dzięki tobie. Robinie, ty się znów biłeś przez sen dzisiaj w nocy. A akurat śniło mi się coś pięknego. To się musi skończyć! Mamy problem. Przeze mnie problem? To wy cały czas chrapiecie. Każdej nocy muszę słuchać tych... A, szczypawki do zabawki. A ty krzyczysz... Za silonie mi siada! Buzia! Ale najgorsza jesteś ty, gwiazdko. Okej, no może faktycznie też mam problem. No, duchu Halloween, natychmiast oddawaj mi przyjaciół i wskakuj do dyni! Nie rozśmieszaj mnie, żyrafo we mgle! Jestem Pegacyk, jasne? I nazywam się Fasolinka! Dawać dynię! Zapalić dynię! Wytrzymajcie jeszcze chwilę! A tej to co, Raven? Może uderzyła się w główkę? Wy głuptaski, wiecie, gdzie jesteśmy? Ja wiem! Trafiliście, mili przyjaciele, do najnowszego odcinka Fiki Miki Pegacyki! Dzięki ci! Dzięki, dobry człowieku! Marzenia się spełniają. O ile nie zamienią się w koszmar, bo jak się stąd nie wydostaniecie, zostaniecie tu na zawsze. Żartujesz? Na zawsze? O tak, na zawsze! Utkniecie z tymi pegacuk...
Pegaźni... Chwila, jak to leciało? Fikimiki co? Pegacyki! Nie pegaziki, pegacyki! A niech mnie dunder świruska! Kontrolnik wysiada! Oj, musimy się stąd wydostać! Aż się prosi o porządną próchnicę! Ale jak? Ta bajka to o kucykach. Pewnie musimy się złapać za rączki, pouśmiechać i pogadać o potędze przyjaźni. Bleh. Wiecie co? Ten świat może wydawać wam się śmieszny, ale te krzaczki waty cukrowej pomogły mi w naprawdę ciężkich chwilach. Ruszmy się! Jeśli ktoś tu coś wie, to tylko Migolinka i Fasolinka. Wioska Pegacyków. Ja muszę dotknąć! Stój, poczekaj! Ingerencja w świat bajkowych postaci może spowodować nieodwracalne zmiany. A może nasz bestia mógłby się zamienić w pegacyka? Przykro mi. Mitologiczne stwory to nie moja bajka. Oj, stary, konia ze skrzydłami nie potrafisz. Oj, potrafisz. Spróbować w sumie nie zaszkodzi. O, ludzie, zaraz to skonam! Nie rycz, tylko idź gadać! A gdybyśmy dały jednorożkom soczku i ciasteczek, może ściszyliby muzykę? Migolinko, kochana, to doskonały pomysł! Cześć, przyjaciele! Metrion Zintos! Rano dowiemy się, czy działa. Nazajutrz. Zaklęcie chyba działa. Tak. Dzisiaj wszyscy spaliśmy jak dzieciątka. I nawet coś fajnego mi się śniło. Jak ci się spało, Robin? Jak się spało? Nie spało. Nie spałem. Nie śpię. Ty, co się z tobą dzieje? O, zobacz, Migolinko. Las lukracjowy. Ale w tym lesie są trolle. Migolinko, nie plać głupstw. Stąd jest nasza przyjaciółka, księżniczka Silky Way. Miło cię widzieć, księżniczka Silky Way. Ta nowa fryzura. Niegrzeczna! Fasolinka i Migolinka! Własnym oczom chyba nie wierzę. Na żywo jesteście jeszcze bardziej przytulaśne. Kim ty jesteś? Mówią mi Raven, a to moi przyjaciele. Chcecie może dołączyć do naszego statka? Tak! Zaśpiewajmy piosenkę przyjaźni! O nie, nie ma mowy! Musicie nam pomóc wrócić do domu! Bardzo chętnie, miły chłopcze, ale mamy akurat spory problem z naszymi jednorożnymi sąsiadami. Nie chcą ściszyć tej swojej głośnej muzyki. A nie próbowałyście podejść ich przemocą? Przemocą nie zdobywa się przyjaciół. Raven, tracimy czas. Musimy się stąd wydostać. A jeśli to jedyna droga? Może kontrolnik wrzucił nas tu, żebyśmy się czegoś wreszcie nauczyli, co? Czegoś się nauczyli? Tak, to by było nawet w stylu tego teleświra o mrocznym sercu. No to prowadźcie do waszych jednorożców. Teraz widzisz, że czarami możesz zmienić wszystko, co nas irytuje. Wyłącznie dzięki wam jeszcze nie zwariowałam w tym domu. Słucham, Fasolinko. Księżniczka Silky Way chce nam powierzyć ważną misję? Bu, bu, ja, ja, bu. Zgadza się, moje fiki, miki, pegacyki. Ja, księżniczka Silky Way. Jedwabku! Tak, ja, księżniczka Silky Way. Bu, bu, ja, bu. Wysłać was chcę do krainy krówek. Bu, bu, ja, bu. Co ty wyprawiasz? Ćwiczę sobie bujanie. Bu, 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 ja, bujaj! Jest jeszcze bardziej wkurzający niż Robin. A rozwiązałam przecież tamten problem. A dlaczego oczy coś tak strasznie ci się świecą? Boję się. A zaraz, Metrion Zinto! Co ci się stało? Tak, klauni są świetni. Dla malutkich dzieci. Jesteście na to dużo za starzy. Tak sądzisz? A jak ci się podoba sezon szósty Pegazików? Ojejku! No więc Maślanka i Brokatka muszą uwolnić jęczmionkę, która ugrzęzła w lukrze z tortu i...
No, ale to co innego. To co, braciaszkowie jednorożkowie? Wrzucimy jakieś głośniejsze bity? Panie! To panowie, jazda! No dobra, tytani, robimy tak. Ja im psitnę gazem łzawiącym. Cyborg, ty dasz od siebie parę laserów. Nie! Pegacyki tak nie postępują w życiu. Musimy z nimi pogadać i poprzysiąc na zgodną przyjaźń. Na co my czekamy? Tytani! Jo! Nareszcie. Trzeba zdobyć cukierkowe klucze i to jak najszybciej, bo wcale nie dotrzemy na przyjęcie do królewny Purheli. Raven! Mieliście iść po kanapkę. Pojęcia nie mamy gdzie szukać. Składniki są cztery. Mistyczny bekon jest tutaj, nad lawowym jeziorem. Jestem odporny na ciepełko. Biorę to! Drugi składnik to królewska sałata, zakopana głęboko pod ziemią. Ja ją wykopię! Trzecim składnikiem jest gwiezdny pomidor, ukryty pośród gwiazd. Ja odzyskam tego pomidora! No, dawaj już, mów. Zapewne najniebezpieczniejszy składnik zostawiłaś dla przywódcy, tak? O tak, bo ostatni składnik to bułka pszenna. Trzeba po nią iść. Do supermarketu. Tutaj masz kupon. Skoro mamy klucze, to na pewno będziemy na przyjęciu u królewny Burheli, gdzie zawsze spełniają się sny. Brawo, fasolinko. Tak, Migolinko. Księżniczka Silky Way poślubi wkrótce żelkowego króla. Prawda, księżniczko? Jedwabku! Cześć, laska. Mamy wrażenie, że trochę się zagalopowałaś z tym zmienianiem. Co mówiliście? Koniec z tym! Mamy już dość, Raven! Tytani! Co by zrobiły Migolinka i Fasolinka? Czyli nie będzie kopa w twarz? Nie będzie. I? I poprosimy jednorożki, żeby grały dalej. Tak jest. Ale z tego rogu, kochani, to za wiele nie będzie. Migolinko, chciałabyś powiedzieć coś koledze? Ja... Niczym się nie przejmuj, przyjacielu. Po prostu graj z całego serca i daj z siebie wszystko. My i tak będziemy z ciebie bardzo dumne. Przyjaźń. O proszę, i teraz to jest magia. Szanuję, landrynkowy goblinie! I to właśnie chciałem usłyszeć! Jest tylko jeden sposób, żeby do niej dotrzeć na nagim stanie! Poprzez to, dzięki czemu jeszcze nie zwariowała! Chcemy porozmawiać, prawda, Migolinko? Tak, tylko porozmawiać, Fasolówko. Migolinka, Fasolinka! Ale przede wszystkim okropnie tęsknimy za dawną Raven. Może wreszcie wróci, pobawić się z nami konikami. Dosyć, przestańcie już, dosyć! Wszyscy powinni być tacy jak Migolinko i Fasolinko. Masz absolutną rację, Fasolinko. Przepraszam was. Jakoś tak trochę mnie poniosło z tym zmienianiem. Nie szkodzi.
Kto się chce ścigać? A zaraz Metrion Zintos! Strasznie rozświetlana chmura zaraz nam przemoczy piony. No zobacz, jeszcze trochę popada, a cały sezon pracy pójdzie na marny. Szkoda, że nikt nie jest w stanie nam pomóc. Bomba! Raven, jak dobrze, że jesteś. Popatrz, ta chmurka zalewa nam naszą cukrową watkę. Błagamy, zrób z tym coś, dobrze? Nie ma sprawy. Przepraszam. Przepraszam. Chmurko! Hej, wielkoludzie, mówię do ciebie. Ojej, wybacz dziewczę, ale pokładam się ze śmiechu. Tak, zauważyłam. Wiesz, ty się pokładasz, a tam im pada. Może mógłbyś się... Jestem sobie po prostu szczęśliwą chmurką. Tak, jasne, ale psujesz plony. Leć sobie. Nie do końca ładnie do mnie mówisz. I na końcu dodaje się proszę. Dobra, masz rację. Spróbujmy może jeszcze raz. Cześć, mam na imię Raven. A ty jak? Christopher! Christopher Deszczowy! Ślicznie. To, Christopherze Deszczowy, możesz przestać kapać dziewczynom na watę? Kiedy ja jestem chmurą! Chmura musi kapać! Źle, że kapie! Raven nie lubi deszczu! Nie rozumiesz? Przez ciebie rozmięknie im wata! Cała wata? Chyba mam pomysł! Muszę tylko wyciągnąć trochę i tu sobie z brzucha! O, proszę, skosztujcie! A ja chyba w życiu nie jadłam lepszej waty! Jakie to pyszne! Co? No to fajowo! To ja to wam daję w prezencie! Co? Christopher! Przepraszam! Koniec.